istotną rolę w ostatnich latach II wojny światowej po stronie radzieckiej odgrywała cerkiew. To znaczy, o ile w latach 20. tę cerkiew zwalczano bardzo mocno, w latach 30. tak samo, to w latach 40., od 1943 roku już głównie, cerkiew zaczęła odgrywać istotną rolę w takim tworzeniu mitu narodowego sowieckiego i tego, co daje siłę narodowi. Więc z tą cerkwią bardzo mocno współpracowano, w związku z czym na terenach zachodniej Białorusi, gdzie te religie się bardzo mocno mieszały, czyli byli Polacy katolicy, byli Białorusini prawosławni, stanowczo wspierano prawosławie, ponieważ prawosławie było wspólną religią Białorusinów, Ukraińców i Rosjan. Z kolei wrogi reżim watykański, który oskarżano o współpracę z Adolfem Hitlerem bardzo często, no był po prostu wrogi i uważano ludzi, którzy są katolikami, którzy się uznają za katolików, o ile nie bezpośrednio, to w propagandzie stanowczo komunikowano, że są oni wrogami, tak? Więc wspieranie kościoła prawosławnego na rzecz katolickiego było bardzo mocno widoczne, chociaż ten prawosławny kościół też już po II wojnie światowej nie był do niczego potrzebny, więc z prawosławiem też zaczęto walczyć, ale gdy do wyboru było pomiędzy tym, czy wspierać prawosławną cerkiew, czy kościół katolicki, to stanowczo lokalne władze wspierały cerkiew prawosławną. Nawet w cerkwiach bardzo często odprawiano msze przy udziale lokalnych urzędników za zwycięstwo w wojnie przeciwko III Rzeszy. Także takie precedensy bardzo często miały miejsce i tam modlono się również za wielkiego towarzysza Stalina. Jeśli chodzi o Kościół katolicki, to pierwszym ważnym problemem jest to, że nie było księży. To znaczy wielu księży, bo Kościół katolicki był elementem polskim ewidentnie na tych terenach, wielu księży wyjechało wraz z innymi na ziemie odzyskane. Około 200-250 księży z terenów zachodniej Białorusi wyjechało, w związku z czym w roku 1944, przepraszam, już po tej repatriacji, zostało na Białorusi 100 księży, tylko i wyłącznie zachodniej Białorusi, co było stanowczo za mało, jeśli chodzi o proporcje, czyli był jeden ksiądz na kilka kościołów. I od 1948 roku weszło specjalne zarządzenie Partii Komunistycznej Związku Radzieckiego, że kościół, w którym nie ma księdza non-stop, musi być zamknięty. Czyli zamykano wszystkie kościoły, w których nie było księży. Ksiądz nie miał prawa jeździć po kilku kościołach odprawiać mszy, musiał być przypisany do jednego tylko i wyłącznie kościoła. Co też ważne, ta stówka księży to było bardzo dużo na początku, bo nowi księża w ogóle nie dochodzili. Dlaczego? Dlatego, że na terenie Białorusi nie było żadnego seminarium duchownego, było seminarium tylko w Kownie w Związku Radzieckim i w związku z tym nie było następców, tych, którzy mogliby przejąć te kościoły po tych księżach, więc te kościoły powoli, bardzo powoli upadały i w latach 80. Już nie było praktycznie żadnego działającego kościoła katolickiego na terenie Białorusi. Dopiero od momentu, kiedy upadł Związek Radziecki, te kościoły zaczęto rewitalizować i te kościoły zaczęły odżywać. Częstym precedensem było to, że mimo tego, iż walczono otwarcie z religią, to lokalni partyjni działacze, nie tylko ci, którzy przyjechali ze wschodu, ale również lokalni, których była garstka, ale byli, oni uczęszczali na msze, na nabożeństwa, czy to do cerkwi prawosławnej, czy do kościoła katolickiego. Bardzo często chrzczono dzieci, czy brano śluby w kościele, za co później w partii, często z partii wyrzucano. To znaczy w partii trzeba było, w Związku Radzieckim było bardzo popularne taka autokrytyka, kiedy trzeba było wyjść i powiedzieć: ja zrobiłem to i to źle, jest mi bardzo z tym źle, ukażcie mnie tak jak chcecie. Jeśli ktoś okazywał brak skruchy za swoje uczęszczanie do kościoła katolickiego, branie udziału w mszach i nabożeństwach, to bardzo często wyrzucano go z partii, ze stanowisk urzędniczych i wszystkich przywilejów, które posiadał. Co jest też istotne, to jest to, jaką propagandę stwarzano wobec sowieckiego patriotyzmu. To znaczy, przede wszystkim zaczęto krytykować wszystko, co było polskie. Polaków uważano za okupantów ziem białoruskich od zawsze, za ciemiężycieli białoruskiego chłopa i za wrogów, po prostu ludzi, którzy przez setki lat wykorzystywali
sowieckich Białorusinów, znaczy wcześniej Białorusinów po prostu zwykłych, a później sowieckich, no i ludzi, których należy otwarcie zwalczać. W związku z czym wiele młodych ludzi już nie przyznawało się aż tak bardzo do polskości, do tego, że mają polskie korzenie, chociaż akurat w polskich rodzinach te tradycje polskie dość mocno trwały przez cały okres, no bo ten okres stalinizmu, który ich dotknął, był za krótki, żeby to gdzieś tam wymazać. Aczkolwiek bardzo mocno po II wojnie światowej Związek Radziecki odchodzi od polityki korenizacji. Polityka korenizacji to była taka polityka mająca na celu podbudowanie poszczególnych narodów związkowych związku, czyli Białorusinów, nie wiem, Ukraińców, Tadżyków, Uzbeków. I od tego bardzo mocno się odchodzi na rzecz propagowania tego, że sowiecki to tak naprawdę rosyjski, czyli Rosja jest trzonem Związku Radzieckiego i rosyjska historia jest trzonem historii Związku Radzieckiego. Przywrócono kult wielu postaci historycznych, nie wiem, na przykład Iwana Groźnego, przywrócono kult generała Suworowa, Piotra Wielkiego, wszystkich wielkich ludzi z historii Związku Radzieckiego przywrócono na piedestały znowu. Tak jak mówiłem, historia Polski, historia Wielkiego Księstwa Litewskiego została uznana jako wroga okupacja, w związku z czym uznano rozbiory Rzeczypospolitej jako coś dobrego, jako błogosławieństwo dla białoruskiego chłopa. Z kolei cały twór nazywany Rzeczypospolitą został uznany za złych ciemiężycieli. Ta polityka miała bardzo duży wymiar zarówno w publikacjach w gazetach, w czasopismach, które były stanowczo propagandowe, no oczywiście musiała przejść cenzurę, też w publikacjach historycznych, które były tendencyjne, no i też musiała przechodzić cenzurę. W początkowych latach, nawet już w latach 80. wiele książek nie było wydawanych ze względu na to, że mogły szkodzić propagandzie oficjalnej bądź powodować u ludzi myśli niekoniecznie pożądane w stosunku do tego, co chciała od nich propaganda radziecka. Dobrze, do tej pory powiedziałem wam głównie o społeczeństwie na tych ziemiach i o tym, jak ono reagowało na pewne mechanizmy, pewne procesy wprowadzane przez władzę radziecką. I teraz właśnie może powiemy sobie troszeczkę więcej o tych mechanizmach, przede wszystkim mechanizmach agitacyjno-propagandowych, bo one tutaj odgrywały największą rolę i ich skuteczność bądź jej brak jest widoczny nawet do dzisiaj w zachodniej Białorusi. Najważniejsze było to, że bardzo ważnym elementem propagandy radzieckiej był tak zwany język sowiecki. Język sowiecki to oczywiście głównie oparty na języku rosyjskim, ale język sowiecki korzystał z wielu sztampów. To znaczy w języku sowieckim mówiono pewnymi szablonami i używanie go było bardzo istotne i jednocześnie było pojmowane przez społeczeństwo za wysokie. Często prześmiewczo, ale bardzo było to widoczne, że ludzie no jakby starali się tym językiem sowieckim mówić. Oczywiście językiem sowieckim starano się maskować, chować, zastępować język polski, język białoruski i okoliczne różnego rodzaju dialekty czy własne jakieś gwary lokalne. I jakby w związku z tym językiem sowieckim zmieniano również nazwy wiosek, nazwy miast, nazwy ulic, nazwy, nie wiem, bardzo często też imiona ludzi, czyli Polaków, Białorusinów, rusyfikowano, to znaczy nie było, nie wiem, Leona, ale był Lew, tak, czyli albo Lewon, nie było, nie wiem, Macieja, tylko był Matwiej, i w ten sposób starano się tych ludzi automatycznie rusyfikować, sowietyzować. Rusyfikacja w tym momencie jest bardzo istotna, bo tak jak wcześniej wspomniałem, odeszli od polityki korenizacji i zaczęto wspierać tylko i wyłącznie czynnik rosyjski jako taki czynnik jednoczący te wszystkie narody Związku Radzieckiego. Ważnym też była oczywiście agitacja wyborcza, bo na terenie Związku Radzieckiego normalnie, jak w każdym demokratycznym państwie, odbywały się wybory. Więc wybory były i nadal są na Białorusi tak naprawdę wielkim świętem demokracji. Oczywiście głosować można było tylko i wyłącznie za blok komunistyczny, no bo wszystkie inne partie były nielegalne, faszystowskie. Ewentualnie byli jacyś tam bezpartyjni kandydaci, też bardzo często bezpartyjni, ale wspierający bezpośrednio te
te ruchy komunistyczne. Co ciekawe, w wyborach na początku raczej nie startowali ludzie miejscowi. Po pierwsze, ich nie dopuszczano, jeśli chcieli, a po drugie, no po prostu nie było do nich aż takiego zaufania, żeby mogli oni być wystawieni przez partię w wyborach. W związku z czym do różnych organów władzy, czy to regionalnych, czy bardziej republikańskich, czy też na szczeblu związkowym, byli wysyłani po prostu działacze nie stąd, ale po prostu, którzy byli wystawieni na listę. No i oczywiście w wyniku wyborów otrzymywali oni 100% głosów, no bo jakżeby inaczej, mimo że tak naprawdę frekwencja na wyborach była nikła. Polacy nie chodzili na wybory w pierwszych latach, ponieważ po pierwsze, na początku uważali, że oddawanie głosu jakiegokolwiek będzie uznaniem tego, że władza sowiecka jest tutaj w pełni legalna. W momencie, kiedy już było to pewne, że te granice się nie zmienią, że władza sowiecka tu zostanie, to głosowanie na blok komunistyczny było uznane po pierwsze za zdradę Polski, po drugie było uznane za zgodę na tworzenie kołchozów. O kołchozach wspominałem tutaj już bardzo dużo, ale w tych pierwszych latach, uwierzcie mi, jakby ta batalia kołchozowa to był bardzo ważny element walki władzy z miejscową ludnością. W związku z czym ludzie nie chodzili na wybory, nie głosowali, no bo uważali, że jeśli nie zagłosują na komunistów, to komuniści nie zrobią tutaj kołchozu. Automatycznie głos na komunistę oznaczał kołchoz, brak głosu na komunistę oznaczał brak kołchozu. Oczywiście, jak wiemy, no jak możemy się też domyśleć, nie musimy tego wiedzieć, tak nie było. Po prostu kołchozy arbitralnie zostały narzucone, prędzej czy później, ale wyniki wyborów, mimo braku zainteresowania, zawsze były takie, jakie miały być, no bo wiemy, że nieważne jest to, kto jak głosuje, tylko kto liczy głosy. Więc ta agitacja kołchozowa rozpoczęła się głównie tak na masową skalę w 1949 roku, jak już sytuacja zarówno powojenna, jak i sytuacja z głodem się w miarę ustabilizowała i też ci ludzie, którzy mieli wyjechać do Polski na ziemię odzyskane, wyjechali. Kołchozy zaczęto tworzyć właśnie mniej więcej na przełomie lat 40-50. Szeroko za tym agitowano. Agitowano zarówno w prasie, w radiu, tworzono plakaty podczas wyborów głównie. Co też jest ciekawe, że właśnie w okresie takich największych agitacji, w okresie największych, nie wiem, najważniejszych wyborów dawano większe racje żywnościowe do sklepów, tak? Czyli zapełniano półki sklepowe, żeby ludzie kojarzyli, że aha, władza sowiecka daje nam produkty, daje nam artykuły spożywcze, to znaczy, że te kołchozy działają i że musimy na nie zagłosować i chcieć je stworzyć. Skutki były ok, no bo w koniec końców te kołchozy stworzono, aczkolwiek była to troszeczkę naiwna, ale bardzo dobrze rozpracowana polityka. Czyli mieliśmy zwiększoną ilość żywności w sklepach, dbano również o pokarm duchowy, to znaczy wraz z zbliżającymi się wyborami no, pisano same najbardziej po prostu wychwalające władzę artykuły w gazetach, dawano specjalne audycje radiowe, gdzie kołchoźnicy z innych rejonów, w których już kołchozy były od tam kilkunastu lat, opowiadali o tym, jak im się dobrze żyje we wspólnej gospodarce. Więc to wszystko było oczywiście nagłaśniane bardzo szeroko we wioskach, gdzieś tam w miasteczkach, żeby ludzie byli, powoli się przekonywali do nowego ustroju, który tutaj zapanuje. Oczywiście również dbano o plakaty, gdzie mówiono, że sprzeciwianie się kołchozowi oznacza, że jesteście kułakami, bądź współpracujecie z faszystami, bądź coś tam. Generalnie takie rzeczy się bardzo szeroko odbywały. Przejdźmy może teraz do edukacji, bo edukacja jest też istotnym elementem w związku jakby tej propagandy sowietyzacji w Związku Radzieckim po II wojnie światowej. Edukacja ma na celu stworzenie nowych pokoleń, które są wierne socjalizmowi, wierne Związkowi Radzieckiemu i też, które chwalą Stalina. Oczywiście po śmierci Stalina to się zmienia, no ale generalnie tak to wygląda. Stworzono przymus edukacji. Wszystkie dzieci miały przejść przynajmniej cztery klasy szkoły podstawowej. Później była też szkoła średnia, były też szkoły wyższe, szkoły specjalistyczne, takie technika, zawodówki. No i również stworzono uniwersytety. Co jest ważne i co jest
Moim zdaniem w pewnym stopniu warte podkreślenia, że do momentu, do roku 1944 na terenie zachodniej Białorusi nie było ani jednego uniwersytetu. Dopiero Sowieci zbudowali pierwsze uniwersytety na tym terenie, co jest troszeczkę, można powiedzieć, wstydem dla II Rzeczypospolitej, że nie dbano o uniwersytety tam. Oczywiście był uniwersytet w Wilnie, który był blisko, ale na samej Białorusi, gdzieś tam w Grodnie, w Brześciu, czy nie wiem, w Lidzie nie było żadnego uniwersytetu, dopiero Sowieci zaczęli je tworzyć. Problemem ogromnym edukacji w początkowych latach panowania sowieckiego było to, że nie było nauczycieli. Nie było nauczycieli, nie było szkół. Dlaczego nie było szkół? Dlatego, że no, wiele z nich zostało uszkodzonych, bądź wiele z nich zostało przejętych pod budynki administracji, bądź pod więzienia i tak dalej. W związku z czym szkoły trzeba było budować od nowa. No i też w wielu miejscach, tak jak w Związku Radzieckim, bardzo popularne były szkoły w każdej możliwej wiosce, tak trzeba było te nowe szkoły budować. W związku z czym na przykład w roku szkolnym 48-49 w obwodzie pińskim tylko 1/5 dzieci chodziła do szkół jako takich. Pozostałe nauczały się w zwykłych chatach, budynkach, które były tymczasowo przystosowywane do szkoły i co za tym idzie, małe chaty, w których nie było wystarczająco miejsca, musiały pracować na dwie, czasem trzy zmiany. Także takie były warunki. Ogólnie w Grodnie w 1944 roku było prawie 100 tysięcy dzieci, które miały być edukowane, więc to powolne przechodzenie do normalności było bardzo utrudnione właśnie ze względu na to, że nie było wystarczająco budynków, bardzo często nie było w ogóle budynków, żeby mieszkać, a co dopiero mówić o budynkach użyteczności publicznej. Drugim problemem było to, że nie było nauczycieli. I teraz wam powiem tak, 800 nauczycieli z samego Grodna i okolic z obwodu grodzieńskiego zostało przesiedlonych w wyniku repatriacji, czyli 800 nauczycieli nagle przestało istnieć, funkcjonować na terenie zachodniej Białorusi. Na ich miejsce sprowadzono tylko i wyłącznie 340 sowieckich nauczycieli. Było to problemem, po pierwsze dlatego, że ci polscy nauczyciele oni nie mogli pracować. Dlaczego? Dlatego, że otrzymali edukację, zostali wykształceni w burżuazyjnym polskim systemie, który nie był zupełnie dostosowany do potrzeb tego nowego systemu sowieckiego, w związku z czym było bardzo dużym zagrożeniem wystawianie ich, dawanie im szkół, gdzieś tam dawanie im posad, żeby uczyli dzieci. Więc trzeba było sprowadzać nauczycieli sowieckich, których nie było wystarczająco, no bo musieli uczyć gdzieś tam w głębi Związku Radzieckiego, a co dopiero mówić o przesyłaniu ich tutaj na zachodnią Białoruś. Więc po pierwsze nie było wystarczająco nauczycieli i nie byli oni wystarczająco edukowani. To był bardzo duży problem w tym okresie. Aha, no i oczywiście ważny jest element taki, mówiliśmy sobie, że byli ci polscy nauczyciele. Przez pierwsze 4 lata, a czyli od 1944 do 1948 roku, były polskie szkoły. Było ich niewiele, było ich coraz mniej, z roku na rok coraz mniej polskich szkół, mimo że w wielu regionach ta liczba populacji polskiej dosięgała 80% populacji, to polskie szkoły likwidowano rokrotnie. Już w 1948 roku, na początku 1 września 1948 roku, nie było ani jednej polskiej szkoły. Wszystkie polskie szkoły zamieniano na szkoły bądź białoruskie, bądź rosyjskie. Był to bardzo ważny element propagandy, dlatego że, no, tak jak wcześniej wspominałem, Polacy byli uważani za okupantów, ciemiężycieli, tych, którzy wyzyskiwali białoruskiego chłopa. No i trzeba było ich gdzieś tam, no nie może być tak, że państwo sowieckie wspiera edukację tych złych polskich panów, jednocześnie każąc białoruskim czy rosyjskim dzieciom chodzić do właśnie polskiej szkoły, więc te szkoły likwidowano i dzieci przymusowo przerzucano do tych szkół białoruskich bądź rosyjskich. Oczywiście w sprawie szkół interweniował PRL. Ale PRL w tamtym czasie miał tyle do gadania, co nic, więc PRL wysyłał tam na początku trochę not dyplomatycznych do Moskwy, ale Moskwa tych not dyplomatycznych no nie bardzo je czytała, czy w ogóle jakkolwiek sobie brała je do serca, więc oczywiście PRL w pewnym momencie zrozumiał, że jego pozycja jest niska. Poza tym PRL proponował, że wyśle podręczniki polskim szkołom na Białorusi, no ale polskie podręczniki nie spełniały standardów
podręczników sowieckich, to znaczy było tam za mało właśnie sowieckiej propagandy, więc w ogóle takie to nie wchodziło, taka opcja w ogóle w grę, ponieważ no, gdyby polskie dzieci musiały się uczyć, mogły się uczyć z innych podręczników niż uczyły się dzieci białoruskie, rosyjskie, ukraińskie, to moglibyśmy mieć mały miszmasz ideologiczny, a tego stanowczo władze radzieckie nie chciały. No właśnie, była taka też jedna szkoła, szkoła numer 2 w Grodnie, ona była ostatnią polską szkołą, która była zlikwidowana i ona była uważana przez bardzo długi okres jako szkoła najbardziej reakcjonistyczna. Nawet sam dyrektor był wielkim zwolennikiem polskiego państwa, tego, żeby ci ludzie byli, żeby Grodno było w Polsce, no więc tę szkołę zlikwidowano jako ostatnią, ale ostatecznie też zlikwidowano i to dość szybko, no bo tak jak mówię, w 1948 roku. Jeśli chodzi o uniwersytety, czyli o wyższą edukację, to te uniwersytety są powoli tworzone. Na początku są najczęściej to kursy jakieś dwuletnie, ale później takie prawdziwe uniwersytety z prawdziwego zdarzenia. Najczęściej studenci na tych uniwersytetach nie są miejscowi w pierwszych latach po wojnie, ponieważ ci miejscowi, co jest też ważne, nie mają wystarczającej edukacji, tak? Bo bardzo wielu z nich było edukowanych w Polsce, ta polska edukacja nie do końca jest szanowana, więc sprowadza się ze wschodu studentów, którzy uczą się na uniwersytetach zachodniej Białorusi i później stanowią kadry tych uniwersytetów w kolejnych latach. Co jest istotne, tak jak mówiłem, zrezygnowano z języka polskiego w szkołach, wprowadzono język rosyjski i białoruski. Problem był w tym, że z języka zarówno rosyjskiego, jak i białoruskiego dzieci otrzymywały najgorsze oceny z możliwych. Dlaczego? Dlatego, że żadne z nich nie mówiło ani po rosyjsku, ani po białorusku. Oczywiście to jest wyolbrzymienie, ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie, bo te dzieci w domu porozumiewały się w lokalnych dialektach. Czyli to nie był ani język polski, ani białoruski, ani rosyjski. Był to taki język, jak to bardzo często na Polesiu określano, język tutejszy, który w zasadzie mógł się różnić w zależności od wioska, a wioska 5 km odległości w zupełnie inne dialekty bądź gwary. Także to był też bardzo duży problem i na to kładziono bardzo duży nacisk, żeby wypierać te miejscowe gwary czy dialekty i uczyć prawdziwie literackiego języka białoruskiego bądź języka rosyjskiego. Oczywiście palmę pierwszeństwa oddawano językowi rosyjskiemu jako temu bardziej pożądanemu językowi całego Związku Radzieckiego i językowi, który może przynieść w przyszłości jakieś dobre skutki bądź pomóc w karierze tym dzieciom. Tak? Także język rosyjski był mega istotny w tej sytuacji. No i właśnie, jeszcze a propos edukacji, warto zahaczyć o temat nauczyciela. Kim był nauczyciel w Związku Radzieckim, zwłaszcza na tych terenach, które nie do końca władzę radziecką dobrze przyjmowały, czyli na zachodniej Białorusi między innymi. A nauczyciel był chyba najważniejszą komórką sowieckiej propagandy, ponieważ nauczyciel miał dawać po pierwsze przykład, po drugie być agitatorem, po trzecie być człowiekiem, który jest aktywny, ponieważ nieważne było tylko to, żeby przychodzić na zajęcia, wykładać, ale również być aktywnym w społeczeństwie lokalnym, czyli chodzić na wszystkie parady, marsze, świętować wszystkie święta. Nauczyciel był najważniejszym agitatorem w lokalnym terenie, tak? Czyli to był człowiek, bardzo często też powiedzmy z najwyższą edukacją, gdzieś tam w jakiejś wiosce czy w jakimś regionie. Człowiek, w którego te dzieci miały się zapatrywać i z którego miały brać przykład miłości do ojczyzny sowieckiej. Więc rola nauczycieli była ogromna, dlatego też na początku ci nauczyciele byli sprowadzani ze wschodu, bo ci, którzy tutaj byli na miejscu, no nie mogli do końca tej propagandy sowieckiej szerzyć, bo byli jeszcze uczeni na uniwersytetach w burżuazyjnej Polsce. Także to był bardzo ważny element. Oczywiście później nowe pokolenia wychowywały nowych nauczycieli, już tych miejscowych, aczkolwiek no to już szeroko wykracza poza ten termin, o którym my tutaj sobie mówimy. Na sam koniec chciałem jeszcze porozmawiać o trzech takich najważniejszych elementach propagandy, czyli o prasie, o kinie i o radiu. Co ważne, prasę na terenie zachodniej Białorusi po przejęciu jej przez wojska sowieckie zaczęto wydawać niemalże od razu. Tygodniowo wychodziło, tutaj mam kilka liczb, 20 egzemplarzy 3 razy w tygodniu Stalinowskiej Młodzieży i Gazety Prawda, 10 tysięcy egzemplarzy tygodniowo Pioniera Białorusi i Gazety Izwiestia i 50 tysięcy 2 razy w tygodniu wychodził sowiecki Krestianin. Czyli jak widzicie, bardzo dużo różnych publikacji i one oczywiście wszystkie przechodziły przez cenzurę, wszystkie były zgodne z linią partii
No i oczywiście oprócz takich wiadomości codziennych miały też wiele elementów antypolskich, anty II Rzeczpospolita, dużo artykułów dotyczących Józefa Stalina, no oczywiście w każdym wydaniu było coś o Stalinie. Była też taka gazeta, specjalny notatnik agitatora, może bardziej czasopismo, które było specjalnie redagowane na tereny zachodniej Białorusi dla ludzi, którzy pracowali właśnie w systemie propagandy, w systemie agitacji. Co ciekawe, ciekawym był też element przeszukiwania, w zasadzie przejmowania bibliotek na terenie zachodniej Białorusi. No oczywiście one wszystkie wcześniej były polskie, w II Rzeczypospolitej. W związku z czym wszystkie książki napisane po polsku, napisane w języku jidysz, przejmowano, czytano i rekwirowano, aresztowano je, zamykano je w specjalnych archiwach, jeśli były niepożądane, a większość z nich była niepożądana. Jeśli książki były w językach obcych napisane, to najczęściej nic z nimi nie robiono. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie umiał ich czytać, więc zostały wysyłane, czy książki po francusku, po angielsku, były wysyłane do Moskwy i tam przechowywane w specjalnym archiwum do książek napisanych w językach obcych. Jeśli chodzi o pracę agitatora, no to tutaj mieliśmy też mało troszkę problemów, ponieważ do pracy agitatora na terenie Białorusi potrzebna była znajomość języka białoruskiego. Niestety niewielu cenzorów działających uprzednio na terenie Białorusi czy w ogóle Związku Radzieckiego znało ten język, a też niechętnie zatrudniano ludzi z zachodniej Białorusi, ponieważ nie ufano im. Z tych samych przyczyn, z których nie ufano im, nie wiem, przy zakładaniu partii, czy administracji, czy kołchozów, czy organizacji młodzieżowych, to też wiele książek w języku białoruskim nie zostało, zostało automatycznie skierowanych do aresztu i gdzieś tam zabezpieczonych. To samo z książkami w języku polskim. Poza tym płaca tego cenzora była dość niska, jak na te standardy, czyli umiejętność mówienia w języku polskim, białoruskim i rosyjskim, no to były naprawdę marne pieniądze. Oczywiście książki wszystkie religijne były zakazane, były zamknięte na trzy spusty i nikt nie miał do nich dostępu. Bardzo ważnym elementem propagandy sowieckiej było zakładanie kin na terenach okupowanych, na terenach nowo przyłączonych do Związku Radzieckiego. Zakładano kina niemalże w każdym mieście, przy każdym zakładzie, gdzie zapraszano ludzi na seanse. Bardzo często były to przymusowe seanse. Oczywiście puszczano filmy propagandowe, czyli filmy propagujące zwycięstwo Związku Radzieckiego w II wojnie światowej, bohaterów, partyzantów sowieckich. Bardzo często puszczano filmy o wydźwięku antypolskim, tak, żeby tych ludzi przekabacić na swoją stronę, bądź też filmy, które jakby walczyły z kosmopolityzmem, bo kosmopolityzm był jednym z większych wrogów właśnie Związku Radzieckiego. Także kino odgrywało bardzo dużą rolę. Bardzo często, co też jest ciekawe, organizowano tak zwane objazdowe kino, czyli przyjeżdżał specjalny samochód z ekranem, przyjeżdżano na wioskę, zwoływano ludzi i ci ludzie byli zapraszani do oglądania filmów. Oczywiście przy pracy, przy wyświetlaniu tych filmów musieli pracować ludzie lokalni, bo nie było wystarczająco monterów, których można było wysłać ze wschodu. Bardzo często ci monterzy próbowali, montując filmy, puszczając filmy, cięli taśmy tak, żeby dialogi bohaterów w danym filmie były zupełnie odwrotne niż było w oryginale. W związku z czym były sytuacje, kiedy na przykład w Grodnie zatrzymali jednego gościa, który tak zmanipulował rozmowę dwóch żołnierzy, że można było wywnioskować wprost, że Amerykanie już tu idą, Amerykanie już idą wyzwolić Polaków od bolszewików. Tego człowieka oczywiście spotkał areszt i nie wiadomo, co dalej się z nim stało. No i zostało nam jeszcze radio. Radio było również bardzo istotne, ponieważ radio można było bardzo łatwo rozpowszechnić, tak? Można było porozdawać radioodbiorniki po zakładach, można było zbudować radiowęzły. Też bardzo wiele ludzi miało te radia swoje, prywatne, chociaż tutaj bardzo często konfiskowano po prostu radia od ludzi i później rozdawano je w innych miejscach. Od tych Polaków, którzy wyjeżdżali na wschód, oczywiście też zabierano radia, na zachód, przepraszam, zabierano radia, żeby można było je później porozdawać w okolicy. No i w takim radiu non-stop leciała nagonka, leciała propaganda radziecka, również ludzie się zbierali, jakieś takie były organizowane kampanie, między innymi kampania prokołchozowa, gdzie
całe dnie potrafiła lecieć relacje z kołchozów gdzieś tam z głębi Rosji czy z innych republik związkowych o tym, że kołchozy są super i należy je zakładać. Także tego typu elementy to było tak naprawdę codzienność. Ludzie byli bombardowani każdego rodzaju propagandą prosowiecką, antypolską i też taką, która miała na celu stworzenie z nich, albo przynajmniej z przyszłych pokoleń, homo sovieticus, co w wielu elementach się udało i co jest bardzo dzisiaj widoczne na Białorusi, aczkolwiek dzisiaj jest taka tendencja powrotu do tych swoich starszych tradycji, czyli Polacy teraz nagle się może nie tyle obnoszą, co są dumni ze swojej polskości, Białorusini są dumni ze swojej białoruskości i tak dalej, wszystkie inne narody. Także sytuacja się zmienia, aczkolwiek te lata, te 10 lat, którymi się dzisiaj zajęliśmy, 44-53, one wywarły bardzo duży wpływ na to, jak kształtowały się relacje między ludźmi, którzy zostali na zachodniej Białorusi, też Polacy, i między tym, jak to wszystko wygląda dzisiaj, jak to wpłynęło na mentalność tak naprawdę tych ludzi i jak porównamy sobie Polaka chociażby nawet, nie wiem, z Białostoczyzny, z Wileńszczyzny czy z Grodzieńszczyzny, to są trzy różne rodzaje człowieka właśnie przez te wszystkie przeszkody albo też charakterystyczne cechy danego okresu. Także tak wyglądała sowietyzacja zachodniej Białorusi po II wojnie światowej, do śmierci Józefa Stalina. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie więcej na ten temat przeczytać, to jest taka fajna książka Jana Szumskiego, publikacja Sowietyzacja zachodniej Białorusi 1944-1953. W środku też macie bardzo dużo innych źródeł. Ja polecam, jeśli chcecie mieć właśnie taką informację zwartą, spiętą, to ta książka może Wam w tym wszystkim pomóc. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że coś dzisiaj wynieśliście, czegoś nowego się nauczyliście i mam nadzieję, że zobaczymy się być może jeszcze w przyszłości. Tymczasem żegnam się z Wami. Na razie. Cześć!